Wypisz wszystkie liczby całkowite należące do przedziału od minus 2 do 7. No to zobaczmy, przedział jest. Zaczyna się w minus 2, kółko otwarte. I lecimy do 7, kółko zamalowane. No i tam, gdzie jest kółko otwarte, niestety minus 2 nie możemy wziąć, bo minus 2 nie należy do tego przedziału. Czyli bierzemy liczby dopiero od minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 z 7 włącznie, ponieważ w 7 jest przedział domknięty, mamy taki znaczek. Czyli jakbyśmy mieli wypisać, no to niech to będzie jakiś zbiór A składający się z elementów minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No i mamy zbiór A. Zbiór B. Wszystkie liczby naturalne należące do przedziału od minus 3 do 3. Pamiętajmy, że liczby naturalne to nie są całkowite ujemne. Czyli ten przedział, pomimo tego, że możemy go zaznaczyć w ten sposób, tu jest minus 3, kółko otwarte, tutaj mamy 3, kółko otwarte, mamy tutaj liczby minus 2, minus 1, 0, 1, 2, no to my możemy wziąć z tego przedziału tylko 0, 1 i 2. I tutaj jeszcze się można kłócić ewentualnie o to 0. 0, jak zapisujemy, że x należą do naturalnych, to 0 zaliczamy do naturalnych. Jeżeli chcemy liczby całkowite dodatnie, no to piszemy sobie x należą do naturalnych dodatnich z takim plusikiem na dole. Tutaj mówię tylko o naturalnych, czyli do naszego zbioru, niech to będzie zbiór B, jak podpunkt B, będzie należało 0, 1 oraz 2. Trójki już nie wstawiamy do tego przedziału. C. Najmniejszą liczbę naturalną, która należy do przedziału od 10 do 100. No i zobaczmy na osi liczbowej. Tu jest 10, tu jest 100. To jest nasz przedział. No to pierwsza, najmniejsza liczba naturalna to będzie 11. Dlaczego? Bo w dziesiątce mamy jeszcze kółko otwarte, czyli dziesiątki nie możemy wziąć pod uwagę, czyli dopiero 11 bierzemy. Dalej mamy D. Największą liczbę naturalną, która należy do przedziału od jednej drugiej do takiej liczby. No i teraz jak to osiągnąć? No to jak to znaleźć? To bardzo prosto. No zaczynamy w jednej drugiej. Tu jest sobie powiedzmy jedna druga. Przedział pionowo w prawą stronę do 789, 1 trzecia. No i teraz największą liczbę naturalną, która należy do tego przedziału. No największa liczba, czyli najbardziej po prawej stronie, jeżeli tutaj mamy 789, 1 trzecia, to najbliżej niej będzie liczba 789. Czyli największa liczba to będzie 789. E. Największą liczbę całkowitą, która nie należy do przedziału od minus 5 do plus nieskończoności. No i zobaczmy, tutaj zwróćmy uwagę na, jak to się na wykresie przedstawi. Tu jest oś x, tu jest minus 5, kółko otwarte, do plus nieskończoności, minus 5 nie należy do tego przedziału, a my mamy wziąć największą liczbę całkowitą, która nie należy do przedziału, czyli największa właśnie taka całkowita to będzie minus 5, to jest ta liczba graniczna. Minus 5 nie należy do badanego przedziału, czyli jest ona największą liczbą całkowitą, nie należącą właśnie do badanego przedziału, bo jest najbardziej na prawo względem tego przedziału, który nie należy. Nie należy to właśnie cały ten obszar. I z tego obszaru największa jest minus 5. I F, najmniejszą liczbę całkowitą, która jest większa od wszystkich liczb należących do takiego przedziału. Najmniejsza liczba, która jest większa od tych liczb. No i zobaczmy, zaznaczmy to też na przedziale. Tu jest oś x, tu jest minus 100, tu jest minus 23,5/6. Mamy przedział domknięty od minus 100 do minus 23,5/6. No i teraz zobaczmy, co będzie lekko na lewo względem minus 23,5/6. No tutaj będzie minus 24, minus 25, minus 26 i tak dalej w stronę minus 100. A co będzie lekko na prawo względem minus 23,5/6? No właśnie będzie minus 25.
3. I teraz najmniejsza liczba całkowita, która jest większa od wszystkich liczb należących do tego przedziału, no to będzie właśnie minus 23, bo minus 23 jest na prawo względem całego tego przedziału, czyli jest większa od każdej liczby z tego przedziału. Zatem mamy minus 23.